Przechodzimy, widzowie, do recenzji Arkadikusa. Przeglądałem dzisiaj tak powoli komentarze. Ogólnie zawsze rano jak się budzę, przeglądam komentarze i zawsze przed pójściem spać staram się komentarze przeglądać na YouTubie. I powiem wam, że jest ogromna ilość komentarzy, która pyta, czy obejrzę Reckę Arkadikusa i poleca Reckę Arkadikusa. Ja Arkadikusa nie znam, znam tylko Arka Big Dikusa, bo to jest totalny czat, jeśli chodzi o recenzowanie gier. I bardzo wam mocno mogę polecić jego kanał. No i co, czaternia? Przechodzimy do oglądania recenzji, która, mały spoiler, jestem świadomy, że nie będzie miała pozytywnego wydźwięku względem Starfielda. Ale jeszcze jedna rzecz, widzowie, jak kupujecie przez Instant Gaming, pamiętajcie, żeby wchodzić przez Refa, tak? No to let's go. Największa zaleta Starfielda to... Znacie głos, nie? Większość osób na tym kanale raczej kojarzy Arkadikusa, ale pewnie go będziecie kojarzyć z modów do Gothica, nie? Ta Bethesda. Największa wada Starfielda to gra Bethesda. Grę dostałem od Bethesdy, za co jestem wdzięczny. To świetne i godne podziwu, że tak duże studio jak Bethesda po pierwsze widzi małych youtuberów jak waszą niżonę. To prawda! Bez kitu! Community Management Bethesdy, całkowicie oddzielając to od Starfielda, jest na bardzo wysokim poziomie. Facet, który się tym zajmuje, jest kurwa giga ogarnięty i są bardzo skorzy do wchodzenia we właśnie jakieś takie współprace, rozdawanie ludziom kodów do recenzji, więc to pod tym względem Bethesdę naprawdę trzeba pochwalić. I ja też byłem w szoku, bo ja dostałem chyba pierwszy jakiś kod od Bethesdy, dostałem, wydaje mi się, w momencie wyjścia Anniversary Edition Skyrima z 2 lata temu, to było tak jakoś mniej więcej. I najczęściej tak duże studia mają w to totalnie wysrane, no nie, w youtuberów, streamerów i biorą sobie tylko jakichś takich totalnych molochów. A Bethesda wychodzi temu naprzeciw i bez żadnego problemu wchodzi we współpracę z każdą osobą, która... jest jakkolwiek medialna, to nazwijmy. Naprawdę tak z ludzkiego poziomu jestem pod wrażeniem tego, że się do mnie odezwali i mimo, że Starfield mi, lekko mówiąc, nie siadł, to jestem za ten kontakt naprawdę wdzięczny. Gdyby to tylko nie był Starfield, gdyby to było za czasów, nie wiem, Hi-Fi Rush. A tak... cóż, przypuszczam, że miło było poznać. Naprawdę chciałem polubić Starfielda. Czego od niego oczekiwałem? Patrzcie na ilość FPS-ów w gameplay. O Jezu, to od razu widać. Tutaj będzie niezła jechana po optymalizacji. A oczekiwałem naprawdę niewiele. Powiedziałem w materiale zapowiadającym grę jakiś tam czas temu. To jest 20 FPS, nie? Niestety nawet moje niewielkie wszak oczekiwania no nie zostały spełnione. Tutaj leży praktycznie każdy system. To samo mówiłem. Dokładnie to samo mówiłem. My z Arkadikusem mieliśmy możliwość pogadania 2 minuty, jak byłem chyba w trakcie drugiego streama Starfielda, czyli notabene jego zakończenia. I pogadaliśmy kilka minut na ten temat i oboje doszliśmy do tych samych wniosków, że w Starfieldzie leży każdy element. Starfield, wszystko, co Starfield w sobie ma, ma zrobione w zły sposób tak naprawdę. System, jakby Bethesda sama podczas produkcji gry uznała, że aj, jebać ten element. Modderzy to naprawią. I naprawdę mam takie nieodparte wrażenie, że Todd Howard i ekipa stali się niejako zakładnikiem własnego silnika, który gry robi mizerne, ale świetnie się go moduje. No i ciężko jest im teraz przesiąść się na coś nowszego, jednocześnie rezygnując... Dobrym standardem by było, by recenzenci wskazywali sprzęt, na jakim grają, oraz by gameplay miał klatkaż udostępniony. Oczywiście, żeby było tak dobrze. Oczywiście. I wiesz, fajnie by też było, jeżeli recenzenci, jeżeli o czymś mówią, to żeby to faktycznie pokazywali na gameplayu, a nie sobie tak ogadali w kółko, bo to jest największy problem, że recenzenci najczęściej nie są w stanie uargumentować oraz podać przykładu, że coś działa albo jest zrobione dobrze. O to, że tak jak w tym artykule, który ostatnio czytaliśmy, powiedzenie, że coś jest fajne, to nie jest wystarczające w recenzji. Oj nie. Ze sceny moderskiej. Tylko, że ja nie chcę platformy do modów. Ja chcę po prostu dobrej gry. No i jasne, jak ktoś powie, że tylko tyle chciał, że chciał tylko Fallouta w kosmosie, czy Skyrima w kosmosie, to często podczas tej recenzji będzie się zastanawiał, o czym ja tu w ogóle pieprzę, przecież to perfekcyjna gra Bethesdy jest. Odpowiem tylko tyle. W Chinach popularne jest danie dla koneserów pod nazwą Stuletnie Jajo. Borys odpowiedział na twój materiał w komentarzu na grupie, gdzie, stary... Nie wiem, wyślij mi to na Discordzie, dawaj. Ta chwila przerwy, zobaczymy.
Dobra, widzowie, bo zaczęliśmy oglądać recenzję Arkadikusa i przez 30 minut chyba gadałem. Lecimy dalej. Ja nie mam z sobą Arkadikusa, bez kitu, stary. Trzeba to naprawić od razu. Jajotę najpierw gotuje się na twardo, a potem zakopuje w ziemi, gdzie przez tygodnie, miesiące czy lata leży i sobie gnije, by potem zostać wykopane i ze smakiem schrupane. To, że są ludzie, którym to bardzo smakuje i nazywają to cudownym, wykwintnym daniem, to fakt. Ale to naprawdę wcale nie znaczy, że to jajo jest pyszne. Widzowie, idealne porównanie. Nie ma w recenzji nic lepszego niż porównanie do jedzenia, do gastronomii albo do bardzo przyziemnego elementu, który będzie w stanie zrozumieć każdy. Z drugiej strony, moje gadanie nie sprawi, że to jajo nagle przestanie komukolwiek smakować. Ja nadal nie wiem, czym Starfield miał być. RPG-iem? Shooterem? Mi się wydaje, że Starfield wpadł w ten tryb gry, gdzie na etapie tworzenia, przy rozrysowaniu, czym ta gra będzie, miał być wszystkim, stworzyli ogromną ilość elementów, które się w ogóle nie łączą w całość, przez co nie mają takiego jakby głównego wątku, głównego leja, głównego gatunku, którym można byłoby tą grę określić, i gra jest wszystkim i niczym. I gra ma element budowania bazy z survivalu, element wyciągania resursów z survivala, który jest totalnie bezużyteczny, no nie? Gra ma element, kurwa, głównej linii fabularnej z trzeciej osoby, czyli ten taki falloutowy typowo, ma trochę rozwoju postaci, ale to znowu nie jest RPGowe. Ma wbijanie poziomów, ale to znowu jest takie mech. Ma eksplorację kosmosu, latanie po tym kosmosie. Co, no Jezu, jak można stworzyć grę o lataniu w kosmosie i o przyszłości, w której nie istnieją inteligentne rasy nieludzkie? Przecież w ogóle sam zamysł tego, moim zdaniem, jest tak idiotyczny i tak mocno okraja ci w ogóle stworzenie interaktywnej space opery, że nie mam pojęcia, jak ktoś mógł to zaakceptować. Wyobraźcie sobie Mass Effecta bez innych ras. Wyobrażacie to sobie? Wyobrażacie sobie Mass Effecta bez Garusa, bez Wrexa? Bo ja kurwa nie. Serio, ja sobie całkowicie tego nie wyobrażam. Wyobrażacie sobie Mass Effecta bez ruchania kosmitek? No kurwa, jak jest sens grania w Mass Effecta, jak ty sobie kosmitki nie możesz kurwa dupnąć? I z Simem, Space Explorerem, RPG-iem z elementami strzelania, strzelanina z elementami RPG-a, no bo gdyby Bethesda skupiła się na... Ty, ale w ogóle to strzelanina z elementami RPG-a, ja wam przytoczę teraz koniec roku 20, czyli 3 lata temu, gdy wychodził Cyberpunk i bardzo dużo osób wtedy pamięta, i to byli ludzie, którzy przychodzili na stream i się jarali tym, Jezu, że Cyberpunk będzie strzelanką z elementami RPG-a. I to było takie kurwa komiczne, bo to było bez kitu pokolenie, które było nieświadome o istnieniu kurwa Falloutów. Czajcie to? To było pokolenie, które było nieświadome o na przykład istnieniu nawet Stalkera. I to była taka totalna beka, jak ludzie się tym jarali, Jezu, że Cyberpunk jakim będzie odkryciem, że to będzie pierwszoosobowa strzelanka z elementami RPG-a i główną linią fabularną jak w RPG-u. A z tym się, Jezu, co oni kurwa gadają, nie? Na dwóch czy trzech elementach tej gry i dopracowała... Albo Deus Exa! Stary, dokładnie, nie? W całości, to mogłoby być... Ej, ja pamiętam, ja za dzieciaka kupiłem w CD Action za dwie dychy tego starego Deus Exa. To był jaki rok? 2004? 2006? Pamiętacie dokładnie? Czy drugi może nawet? Ja totalnie nie strzeliłem tego pierwszego Deus Exa. Ta gra była wtedy tak złożona na mój zwykły, polski, dziecięcy umysł. Czwarty chyba, nie? Dobra, to naprawdę dobry atak? Znów mamy wiele, ale kiepskiej jakości. Mamy kalkę poprzednich gier w nowym uniwersum, ale bez progresu, a wręcz w niektórych elementach z regresem w gameplayu. I to, co można było wybaczyć takiemu Skyrimowi 13 lat temu, czy Falloutowi 4 8 lat temu, tak, no, przy największym RPG-u nowej generacji, wiele rzeczy już po prostu nie przystoi. Ale zanim się zapalę, a zapalę się, od początku. Gra zaczyna się nam dość powolnie, zaczynamy jako górnik, którego firma dostała zlecenie przeprowadzenia wykopalisk gdzieś tam na odległej planecie. Aha. To, co wykopujemy, nadaje bieg naszej historii, układa nas w tym uniwersum i popycha ja naszą... nie mogę patrzeć na ten laser, on jest tak ohydny. Jak ja widzę ten laser, to wiecie co ja widzę? Ja wam powiem. Ja widzę Hexena w tym laserze.
To jest 2D model, który w ogóle nie jest wyanimowany. Ale to też a propos Hexena, ja wam powiem, że nie ma systemu magii, który bardziej mi się podoba niż system z Hexena albo z Heretica. Jak ja widzę w grze, że podczas czarowania twoje dłonie zmieniają kolor względem czaru, który używasz i używasz jakichś prądów, to twoje dłonie się elektryzują, używasz ognia, twoje dłonie się palą, czyli coś, co na przykład mogliście zobaczyć w Dark Messiah, to jestem od razu kupiony. Nie wiem, jak wy do tego podchodzicie, ale ja mam po prostu taki zwierzęcy magnetyzm. W Arx Fatalis coś tak chyba jest. Ja nie grałem. Bardzo mocno chcę zagrać w to, nie? I ja ten laser widzę jako... Weźcie, zobaczcie, jak on tu nim strzela. To jest 2D sprite, który w ogóle nie jest wyanimowany. To nie jest wiązka lasera, która wychodzi. Ona nie ma żadnego dynamicznego światła, które tutaj po prostu ma miejsce, które się odbija gdzieś po bokach. Nie, to jest tragedia. Ten laser, w ogóle rozpoczęcie gry od używania czegoś, co wygląda tak dobrze, to jest taki strzał w stopę, że nie jestem w stanie tego zrozumieć, nie? Wykopujemy nadaje bieg naszej historii. Patrzcie. Układa nas w tym uniwersum. To jest 2D laser, który tak pyk lata, nie? I popycha naszą przygodę do przodu. Czy jest to ciekawe? Na tyle, na ile betezdowe pisarstwo pozwala tak naprawdę. Główny wątek fabularny ma nam wyznaczać jakiś tam daleki cel, linię, której mamy się trzymać, ale bądźmy szczerzy, w żadnej grze betezdy wątek główny nie jest na tyle palący, byśmy się na nim jakoś specjalnie skupiali i rzucali. Chociaż, kurwa, ja wam powiem, że wątek z Fallouta 3, pomimo swojej prostoty, mi się mega podoba, bardzo go lubię. Wątek z Fallouta 1, szukanie chipu do wody, wątek z Fallouta 2, szukanie Gekka. To są rzeczy, które naprawdę mi giga siedzą. Serio. Sam fakt, że Fallout 1 i Fallout 2 nie pozwala ci do doprowadzania, uwaga, dysonansu ludonarracyjnego. To jest majstersztyk. To czasami mnie ludzie pytają, jakiego remake'a bym najbardziej chciał zobaczyć. I całkowicie szczerze, słuchajcie... Remake, który najbardziej bym chciał zobaczyć, to jest remake Fallouta 1 i Fallouta 2. Przeniesienie tej gry, zremakowanie jej i danie jej dwóch różnych typów gameplayu, czyli stary izometryczny typowo turowy oraz przeniesienie tego na system real time, czasu rzeczywistego z VATS-em na podstawie Fallouta 3 i Fallouta 4. To byłby największy banger. Żadna inna gra nie potrzebuje tak remastera jak stare Fallouty. Naprawdę. Fallout 2 jest tak zajebiście skomplikowanym tytułem, że to jest gra, która nie wyprzedziła swojej dekady, ale to jest gra, która wyprzedziła dekadę obecną i poprzednią. Uwierzcie mi, i jeszcze prawdopodobnie następną. Nie wiem, czy kiedykolwiek grałem w bardziej zaawansowanego RPGa niż Fallout 2. I jak nie graliście w Fallouta 1 i Fallouta 2, to bardzo naprawdę was do tego zachęcam. Polecam wam zacząć od Fallouta 1, ponieważ po pierwsze jest krótszy, a po drugie jest prostszy. Ale jak wejdziecie do Fallouta 2 i zobaczycie, jak złożonym tytułem jest na rok wyjścia, to był 99, tak mi się wydaje, to nie będziecie w stanie uwierzyć, że to jest gra, która wtedy wyszła. Wielowątkowość tego tytułu, umiejętność prowadzenia gry typu 97 nawet, a pierwszy to jest 96. I możliwość prowadzenia tej gry tak z czysto elementu RPGowego, gdzie ty jesteś kowalem tego świata i ty go prowadzisz do przodu, to jest po prostu niesamowite. No quest z szalonym naukowcem, gdy macie dużo charyzmy, czyli gracie piękną kobietą z niską inteligencją, to jest mistrzostwo tego świata. Niestety Peggy nie będzie już nigdy nam pozwalało na robienie tak dobrych questów. Ale, no Jezu, to musicie po prostu zrobić, nie? To musicie zrobić. Co najlepsze w Falloutach, ja bardzo lubię, jeżeli gry są skonstruowane w taki sposób. W Falloutie 1, w którym musisz odnaleźć chip do wody, jeżeli wiesz, gdzie jest, możesz po prostu pójść wziąć chip do wody. Wiadomo, że to nie będzie tak proste, że pójdziesz, on sobie gdzieś leży, ale możesz pójść po chip do wody, wrócić i kończysz grę. W Falloutie 2 Gekka też możesz dosłownie odnaleźć w kilka minut. I to jest niesamowite. A całość tej gry zbudowana jest wokół
poszukiwanie tego geka i dowiadywanie się, gdzie on mógłby być. Naprawdę. Fallout 1 i 2 to są RPG wszechczasów. To są prawdziwe gry dekady. Dobra, przechodzimy dalej do materiału. Boom, headshot, ludologiczna Essa 10mm pistoletem. Let's go. Dając wszystko inne. A był to zawsze jedynie taki pretekst do tego, aby wyjść i zwiedzać te ogromne światy. Tak samo jest tutaj. Bohaterowie poboczni i towarzysze nasi i tak dalej, no niestety ponownie nie są ciekawi. Z całego szerokiego... Jezu, Terry, ej, ja nie mogę na to patrzeć. Przecież to kurwa stary wygląda jak z Neverhooda już bez kitu, nie? Typ jest tak plastelinowy. Te mordy są tak brzydkie. To wygląda jak serio gra z, nie wiem, 2009 roku. No to jest ohydne. Na Discorda ktoś wrzucił takie porównanie... Half-Life 2004, Starfield 2023. 20 lat progresu branży. Tworzenie systemów pokroju DLSS-a, które pozwalają ci całkowicie optymalizować twoją grę. No powiedzcie mi, że to nie jest jakaś totalna beka. Wiadomo, że ogromna ilość elementów w Half-Life 2 jest bazowana na podstawie tekstury, która zakłamuje światło i to są, na przykład ta jego broda nie jest wyanimowana. Ta jego broda to jest narzucona 2D tekstura, która jest odpowiednio pomalowana, przez co wygląda w taki sposób. Jego zmarszczki nie są faktycznymi zmarszczkami, a zakłamaniem jego bardzo prostego modelu, ale no chyba różnicę każdy widzi i do tego nie można nazwać postępem, nie? Spektrum bohaterów pobocznych i postaci, które mogą dołączyć do naszej ekipy, szczerze tylko dwie zapadły mi w pamięć, ich losy i dialogi jako tako mnie interesowały. Cała reszta, to tak pozostając przy kosmicznych klimatach, może czerni, zimna i bez namiętności, w których rozbłyskują dwie gwiazdy, dwie supernowe, czyli... Jezu, jaki ludolog z Arkadikusa, widzowie. I Walter. No i może jeszcze Pasko czasami ze swoimi oklepanymi, no bo a jakże, próbami adaptacji do ludzkich zachowań. Z nimi no jeszcze miałem nieco frajdy. Reszta po daniu paru szans w dialogach została po prostu przeklikana przez resztę gry. No i jasne, zdarzają się czasami jakieś takie śmieszne dialogi, celne riposty, ale to tak naprawdę raczej poza dialogami, gdzieś tam z boku, jak sobie te postaci rozmawiają między sobą. Nie poprawia tego stanu rzeczy to, że znów jest to gra Bethesdy. No i tam ruchów, animacji w dialogach, no nie... Zobaczcie kontrast pomiędzy wypowiedzią Arkadikusa, a recenzenta, który powiedział, że postacie są giga dobrze napisane, wręcz teatralnie. Gdzie tutaj jest ta teatralność? Nie mam stary pojęcia. Niemalże nigdy nie ma. Nie wiem dlaczego. Znaczy ja wiem gdzie. Może to jest totalnie przerysowana groteska i ktoś to uznał za teatralność? Czysto teoretycznie można, ale to żeby były po prostu takie szczyty sztuki, na które mój umysł nie potrafi się wspiąć. A może chodziło o dramat, Bonkold? Słuszna uwaga. Bethesda upiera się przy tym swoim sztucznym takim sposobie animowania interakcji, ale wydaje mi się, że te takie... sztywne utrzymywanie kontaktu wzrokowego NPC-ów z protagonistą, niemalże bez ruchu im pozostałymi częściami ciała i bez ruchu kamery, zestarzało się już w Skyrimie. Zresztą no, w poczcie... To już się w Oblivionie, kurwa, mam wrażenie, zestarzało. Już w Skyrimie, jak to wyszło, to już to chyba było wtedy... ociążałe za bardzo. Ale tutaj najlepszym kontrargumentem jest faktycznie zobaczenie sobie, jak wygląda sposób wypowiedzi postaci z Baldur's Gate'a, jak wygląda mowa ciała oraz mimika postaci z Baldur's Gate'a. To, co robi Baldur's Gate, to jest totalna wyżyna. Nie ma żadnej innej gry, która robi to lepiej. I to są gry, które wyszły na przestrzeni miesiąca od siebie i przepaść pomiędzy nimi jest sobie kurwa taka, jak pomiędzy Agony a Dark Soulsami, no nie? Jej się nawet nie da umysłem objąć. W uczciwym gotiku! Było już więcej animacji w dialogach niż w grach Bethesdy i to się nie zmienia tutaj w Starfieldzie. Chcę wejść. Naprawdę? A, że już nie wspomnę o takim rozpieszczeniu przez takie tytuły jak na przykład Baldur's Gate. No po prostu
nie ma co porównywać. Drewno w animacji, które powstało, co ja mówię, że w Skyrimie, przecież to powstało jeszcze w Morrowindzie i to się tak, do tej pory nie zmieniło. We wcześniejszych gry po prostu nie grałem. Nie no, w Morrowindzie jest lepiej, bo nie ma tego zooma takiego na rej. Nie wiem. No i okej, dostajemy misję, mamy swój cel, żeby gdzieś tam... Czy jest zoom w Morrowindzie? W Oblivionie jest na pewno. Czy w Morrowindzie masz zoom na rej, jak z kim gadasz? Chyba nie. Nie ma chyba, nie? Lecieć, no chodzi do walki. I rany boskie. AI to patologia. Jak się jeszcze strzela? Jezu, no jak mi się podoba ta recenzja, no tutaj są wszystkie rzeczy jak chopie krowie na rowie, no nie? To jest pierwszy recenzent w Polsce, którego oglądam, który wspomina o AI. Pierwszy raz. Plamy, wiecie, gdzieś tak z daleka, to jest w miarę okej. Ale jak tylko wpadniemy na jakiś szalony pomysł flankowania czy dobiegania do wrogów, to nagle wewraca im się coś pod kopułą i zachowują się oni jak kompletni idioci. Ja tak fragmenty też mam. To jest właśnie problem. Ale wiecie co jest najlepsze? Tak jakby z tym AI to... To nie są jakieś takie rzeczy, które są giga ciężkie do zrobienia. Przecież my mieliśmy lepsze AI, to ma chyba kurwa, nie wiem, Blood w sobie. Albo jakiś Max Payne. Albo, no nie wiem, to gry sprzed 20 lat. Zobaczcie sobie, jak wygląda AI w Kryzysie, gdzie przeciwnicy się kurwa potrafią chować, wiecie, za okopami. Zobaczcie, jak w jakichś starych, nie wiem, Call of Duty czy Medal of Honor. Jak to wygląda, jak fiży to wygląda, nie? Czyż to są gry sprzed 20 lat ponad. I jak my w 2023 roku możemy dostawać taki AI? To jest totalne nieporozumienie. Ja nie wiem, to AI wygląda jakby po prostu było nienapisane. Jakby pobrali sobie darmowy skrypt z Unreal Store'a i go wyrzucili, w ogóle go nie przetestowali i nie przypisali go pod swój filmik, nie? Robienia RPG-ów, FPS-ów, z naciskiem na S-u. No bo jak ktoś robi grę, w której głównie strzelamy, no to w porządnych warunkach, przy dobrym projektowaniu i zarządzaniu, kładzie mocny nacisk na to, aby to było dobrze uskryptowane, jak nie wiem, w Call of Duty czy w Battlefieldach, mówię tutaj o kampanii single player, żeby był jakiś chaos, żeby się działo, no i czas... Ja nie oglądałem tej kurwa reski, ale wy to widzicie? No przecież to są dokładnie te same gry porównywane, nie? Ja powiedziałem Call of Duty, Medal of Honor, Arkadikus wyciąga jakiś Battlefielda. No to są strzelanki, to dokładnie z tych samych źródeł idzie czerpać. To nie jest jakaś wiedza tajemna. Ci, no kurwa, ludzie dochodzą do tych samych wniosków. Czasami po prostu nam te głupoty AI znikną w tym całym chaosie, w tym... Który to jest Battlefield? Ja się w ogóle nie znam na strzelankach. Jaki to jest? Który to jest Battlefield? To jest jakiś nowy Battlefield? Czy to jest jakiś stary? To jest ta jedynka? To jest COD. Jaki to jest COD? To jest COD WW2. Z jakiego roku? Bo no te animacje... Patrzcie, jak umiera ten był typ, jakiś to giga dobra animacja. Żeby się działo, no... Patrz, i czasami jak on się kładzie. Po prostu fajnie. Nam te głupoty AI znikną w tym całym chaosie, w tym całym... 2017. No. I to jest gra sprzed 6 lat. Albo robią zajebistą sztuczną inteligencję, niczym na przykład kultowy wszak Fear. Pierwsze co mi przychodzi po prostu do głowy, kiedy teraz... No Feara to wy podaliście, nie, ja Feara nie grałem, no ja nie jestem strzelankowy. Jest jeszcze masa innych tytułów, które to robią dobrze. Kiedy gra jest kalką, bo Starfield jest właśnie taką kalką wszystkiego, no to zaczyna się na tym polu problem, bo nie można kłaść większego nacisku na jeden element, pozostawiając inne, nie? Wszędzie gówno, ale równo. Wrogowie gubią się, ich reakcja na to, że zachodzimy ich z boku jest powolna. Często możemy się patrzeć na siebie w ogóle i nic się nie dzieje. Sami wchodzą nam pod celownik. No tragedia, kochana porażka. To jest jedno z najgorszych AI w historii gamingu. Zgadzam się. Znaczy Cyberpunk też totalnie dał dupy z tym, ale to jest na poziomie faktycznie Cyberpunka. Cyberpunk na początku. Cyberpunk się mocno poprawił i to trzeba przyznać im, nie? Cyberpunk się na tyle poprawił, że mu podniosłem notę o 1. Pamiętam, jak go ogrywałem. Jego w poprzednim roku ogrywałem? Jego gdzieś w grudniu, nie? 8-9 miesięcy temu tak jakoś siadaliśmy do tego Cybera. A ja mu wtedy podniosłem notę o 1, bo uważam, że tak się poprawi z update'ami. Ale no nadal. Poziomy... W sensie... Ja nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego my w grach zamiast... Widzicie, ja chciałem powiedzieć, zamiast robić postęp, robimy regres. Ale...
Ja nawet od Starfielda nie oczekiwałem, że on będzie miał jakieś nowatorskie AI, ale bym chciał zobaczyć chociaż normalnie działające. Bo to, takie AI, uwaga, burzy czwartą ścianę, jakby to Patryk Rojo-Rojewski powiedział. Szczerze. Przypomnij sobie najgłupsze AI, jakie było w grach i Bethesda sobie pomyśli, I'll challenge that. Tak samo walka w przestrzeni kosmicznej. Początkowo, jak jest pokazywany tutorial, to jeszcze człowiek myśli sobie, no dobra, coś z tego będzie, ale niestety jest to element, który wkurwiał. Po prostu wkurwiał mnie. No, tak, to jest prawda. To tej walki to nawet się nie chce odbywać. Tak to widzisz, co myślisz, ja pierdolę znowu. Te słopy jak Incoming Fighters z Kotora, nie? Jak ja gram w Kotora i słyszę Incoming Fighters, to myślisz, ja pierdolę znowu, nie? Nie najbardziej. Raz, że zabieg jest tylko jeden. Lecisz na czołówkę z wrogami i albo oni zmielą ciebie, albo ty zmielisz ich, no a potem stajesz w miejscu, żeby jak najszybciej zmienić kierunek lotu, no i żeby wejść im na ogon i starasz się nie wchodzić w ich linię ognia. Jeden na jeden to całkiem spoko. Przy kilku wrogach, no to często zmielony zostaniesz jeszcze zanim tak naprawdę się z nimi miniesz. Ty skupiasz się na jednym wrogu, za tobą jest trzech innych i tak naprawdę nie masz co z tym zrobić. Jedyne co możesz robić, to kiedy namierzą cię rakiety, to dajesz sobie boosta, żeby to zgubić. To jest wszystko, tylko że tak naprawdę lasery i broń balistyczna jakoś ma takiego auto-aima zarówno dla ciebie, jak i dla nich, tak więc zawsze jesteś ostrzeliwany. I jedyne co możesz zrobić, to kupić lepszy statek. Problem jest nadal ten sam wtedy, tylko po prostu dłużej to zajmuje, no i walka w kosmosie zamknięta jest za perkami związanymi właśnie ze statkami i tak dalej. I ktoś powie, no ale świetnie, to fajnie, tylko problem polega na tym, że te walki mamy Dokładnie, problem polega na tym, że nie możesz zamykać graczowi danej mechaniki pod perkami. To jest totalnie idiotyczne. Nie wiem, ja z tych perków w ogóle nie korzystałem, nawet nie mam punktu odniesienia, jak to wygląda po wzięciu tych perków, ale jeżeli jakiś element gry staje się lepszy o wiele w momencie otrzymania odpowiednich perków, to jest idiotycznie stworzona mechanika w grze, no nie? Wyobraźcie sobie, żeby na przykład, nie wiem, Diablo 2 stawało się fajne dopiero na 90 poziomie, albo gra czarodziejką stawała się fajnie dopiero wtedy, gdy dostajecie teleport. Taki żarcik. Ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Wrzucane, niezbalansowane od samego początku niemalże gry. I mamy te walki w kosmosie niemalże co chwilę. Jesteśmy zmuszeni do tych walk. Żeby mieć spokój, to najpierw należy się skupić na perkach związanych ze statkiem, ale to nadal nie zmienia faktu, że te walki są po prostu denne. Ja nie wiem, w którą stronę zmierzali. To miał być arcade? No jeżeli tak, to dlaczego nie ma tutaj nawet żadnego konkretnego manewrowania? Po prostu do przodu i tyle. Stań, zawróć, znowu do przodu. Dlaczego muszę martwić się zabieraniem energii z poszczególnych modułów, by przekazać je gdzie indziej? W teorii na papierze brzmi to naprawdę świetnie. Chyba w każdej powieści, w każdym filmie sci-fi mamy to. Przekierować całą moc na tarczę. Ale tutaj to jest po prostu chaotyczne, ciężkie, wytrąca nas z tego, co dzieje się na ekranie. Elementy starć w przestrzeni kosmicznej były tymi, które najbardziej doprowadzały mnie do zabiegu Alt F4. Jak tylko wyskakiwało mi powiadomienie o ataku, no to moja reakcja była tego, o ja pierdolę znowu. Gra jest kiepsko zoptymalizowana na PC-tach. Żeby nie było, ja wiem. Jezu, jaka ta gra jest brzydka. W tej grze cienie są na poziomie stary... Chyba Gothic ma, kurwa, lepsze cienie. Kurwa, źródło światła, jakbyś stary... Jakby planeta miała 6 różnych słońc, no nie? Masz cienie generowane na podstawie jakichś najważniejszych modeli, a poza tym... Całe ryje są albo oświetlone w pełni, ja wam wyłączę kamerę, albo masz ryj oświetlony w pełni, albo masz ryj nieoświetlony w ogóle. Tutaj nie ma żadnego dynamicznego światła. Nie ma. Tu albo obiekt jest oświetlony, albo nie jest oświetlony. I tyle, koniec, kropka. To wygląda tak parszywie. Tutaj na ciuchach, nie? Trochę widać, że to światło się jakoś normalnie zaczyna osadzać. Tutaj widać jakiś ten... jakieś zmarszczenie materiału i to światło wygląda o wiele lepiej, ale na ryjach, to jest stary, istna tragedia, nie? To po prostu to wygląda, no nie wiem, to jest ja jebę, to jest tak ohydne, ta gra nie ma żadnej głębi, żadnej kinowej głębi. Leak Starfielda z PS4. No, ja to tak widzę, tak wygląda Starfield, to jest dokładnie ten sam poziom cieni. Widzicie, macie
kurwa, kilka najważniejszych cieni rzuconych, a cała reszta ma tak banalne oświetlenie, że nie rysuje się jakakolwiek przestrzeń w tym. Ten obraz jest tak płaski, że nie da się patrzeć na to. Wiem, że nie posiadam już high-endowego setupu, ale powtarzać będę to zawsze. Mamy porównanie. W takie Red Dead Redemption 2 na pełnych ustawieniach mogłem sobie grać bez martwienia się o ściny. Metro Exodus... O chłopie, Metro! Metro, jakim jest świetnym odpowiednikiem odpowiedniej gry światła i cienia. Kurwa, na pełnych tak! ustawieniach mogłem sobie grać bez martwienia się o ściny. Patrzcie na to, o Jezu! Metro... Jezu, tak! Jak ja mogę o tym zapomnieć? Przecież Metro to jest jedna z najlepiej wyglądających gier stylistycznie tego gatunku. A w ogóle tej misji to jest... O Jezu, tej misji to ja pamiętam tak nienawidziłem. Ta misja jest tragiczna. Ale świetne porównanie. Exodus. Patrzcie na to światło. Patrzcie w ogóle, jaka głębia się rysuje w tym obrazie. Jak macie kąty wyciemnione. Jak macie jedno główne źródło światła, które rzuca wam odpowiedni cień. No przecież to od razu się rysuje głębia z tego. I porównajcie to sobie do tego Starfielda tutaj. No chłopie, przecież to wygląda jak papka. To wygląda jakby to ośmiolatek narysował i Todd Howard by to miał sobie na lodówkę kurwa nakleić, nie? I to Metro jest z którego? Z 2019? Z 2020? Bo to jest najnowsze Metro, czy to jest remaster Metra? Tak, to jest najnowsze. Też mi się wydaje, że to jest najnowsze. Że Metro miało dużo tych takich reedycji. I jak to, i o czym my mamy dyskutować, nie? No nie ktoś mi powie, że kurwa Arkadikus się tu pomylił, albo ja się tu pomyliłem. Mogłem sobie ogrywać z raytracingiem. Cyberpunk 2077 również chodził mi z raytracingiem gdzieś tam na oko. Patrz, stary, Cyberpunk, nie? Widzicie tą głębię? Wiecie, o czym ja mówię? Cóż, nawet chuj w ten raytracing, nie? Ale jest coś takiego, to się kurwa nazywa chyba widmo światła w aparacie. Tak się to nazywa. Jest, są wykresy takie światło odpowiednie. Jak się nazywają? Kurwa, jest Filip? Dawajcie jakiegoś fotografa. Jak się nazywa ten wykres taki pokazujący ci światło w aparacie? Histogram to się nazywa. Histogram. Macie coś takiego, histogram, aparat. Macie coś takiego za każdym razem jak nagrywacie, czyli histogram. To wygląda w taki sposób. To wam pokazuje cienie, pół tony światła. No to generalnie jakbyście zobaczyli histogram Starfielda, to tu byście mieli światło wyjebane maksimum, a tu cienie i pół tony to byście mieli zero. O, histogram, patrzcie, jakbym to przekopiował do Painta. O, to histogram Starfielda by wyglądał w taki sposób. Weź to wyjeb wszystko, o tak. I macie tak, tu macie cienie, tu macie pół tony, a tu macie światło. To on by wyglądał tak. To jest kurwa wykres Starfielda, nie? No to jest patola totalna. Około 30-40 FPS-ach. Te karty 2070 były naprawdę potężne jak na swoją... Nie, no, no... 40 FPS-ach. Patrzcie na Cyberpunka, no Cyberpunk... No, co by nie mówić o Cyberpunku pod względem artystycznym stworzenia dystopii... 2070. No on wyglądał fenomenalnie. Naprawdę, to wygląda fenomenalnie. Jazda po mieście nocą w cyberpunku naprawdę... i w ogóle stworzenie miasta w cyberpunku to jest bardzo wysoka sztuka. Potężne jak na swoją cenę, ale co jest ważne, te gry wyglądały, a Starfield? No cóż, pożera zasoby komputera, przez co po obejrzeniu sobie... I teraz popatrzcie na to przez pryzmat tego histogramu, o którym wam powiedziałem. Co tu widać? Tu macie bardzo prostackie cienie. I reszta jest dopierdolona światłem na fulli jessa, nie? I pozdrawiam serdecznie, Todd Howard. Jak wygląda na fullu? Wcale nie tak imponująco. Zmuszony byłem grać na ustawieniach średnich. I najgorsze jest to, że ja nie wiem, na co te zasoby idą, bo grafika w Starfieldzie jest taka... Ej, planeta z drzewami. Pierwszy raz widzę planetę z jakimiś drzewami. Patrzcie, to są max ustawienia. To są maksymalne ustawienia. Ja wam mówię, my się doczekamy postu, gdzie o Starfieldzie ktoś napisze, że wszystko chodzi o to, że każdy układ słoneczny ma kurwa 50 źródeł światła, nie? O, dawajcie, dodamy emotkę. Bonshi wysłał. Emotka. It just works. Do jakiej przyzwyczaiły nas poprzednie tytuły? Widzowie, całkowicie szczerze, ja uważam, że Gothic 3 wygląda lepiej. Nie mówię tego ironicznie. Gothic 3 ma lepszą grafikę od Starfielda.
To jest grafika na tym samym poziomie praktycznie. No, to jest takie samo prześwietlenie, to jest taka sama... To są takie same źródła, kurwa, cienia. To jest to samo prześwietlone gówno, bez jakiejkolwiek głębi. Wiadomo, że te modele w Starfieldzie, cała reszta, tekstury będą lepsze. Ale to jest... To są dwa te same obrazki, jak dla mnie. Tytuły tego studia. Grafikę możemy ocenić tak naprawdę pod dwoma kątami. Designu, jak i technikali. I pod kątem designu podoba mi się to bardzo. Pomysły na pomieszczenia, pomysły na huby, te takie mniejsze detale są naprawdę świetne. Nieraz potrafiłem zatrzymać... O, to wygląda giga dobrze. To wygląda giga dobrze. Fajny kadr bardzo pokazany. To wygląda super, muszę przyznać. Tylko no nagle ci przychodzi NPC, co jest kurwa w trakcie chyba wylewu. Widzisz, jak ta gra jest niedorobiona i wchodzi ci do tego FSR, który ci rozmywa całe tło i gra traci totalnie swoją głębię. Ale tak, to wygląda serio dobrze. To jest fajny przykład. To wygląda super. Fajny kontrast jest pomiędzy dwoma źródłami światła. Czyli zwiedzać lokacje nie dlatego, że są wykonane technicznie dobrze, bo nie są, tylko dlatego, że podobał mi się ich pomysł. I nawet takie pierdy, nie wiem, jak chodnik i wzory na nim, czy jak domy fajne, w wielkiej płycie, co to... Giga fajne, kurwa. Nie mają okien, a za widok na roślinność robi swoisty taki pokój terrarium. To robi wrażenie i gilga, takie moje sci-fi nerdowskie skrzywienie. Więc designers... Ej, ale ja tych rzeczy, o których on mówi, ja nie widziałem, bo ja nie eksplorowałem tych rzeczy. Starfield podobał mi się pod kątem graficznym. Czyś bardzo. Darknard. Pod kątem technicznym, no już gorzej. Dużo gorzej. Plastisz, fantastisz, kurwa mać. Wygląd postaci pamięta jeszcze czasy PlayStation 3. Roślinność w wielu miejscach też. Grafika jest płaska. Tutaj nic nie jest uwypuklone i tyle było mówione w materiałach promocyjnych, że och, jakie to będzie spektakularne show dla oczu i jasne, no wiedzieliśmy o plastikowości również z nich, no pamiętamy, jak wygląda kreator, który jest tragiczny w tej grze swoją drogą, no ale przecież gra świateł i cieni i odpowiednie oświetlenie dostosowywane do tego, przy jakiego rodzaju gwieździe jesteśmy, to jest to, na co czekałem, że po prostu usiądę sobie, zatopię się na tej świetnej, pięknej jakiejś planecie, odpalę sobie pocztówkę i tyle. Grafika to plastik z ładnymi shaderami. Tak właśnie akurat gra świateł i cieni dowozi. Tak, to wygląda jak kurwa shadery takie z NBK-a pobrane do GTA San Andreas. Nie wszędzie, w paru tylko miejscówkach. W miejscach publicznych no jesteśmy, że tak powiem, przenoszeni do ery PlayStation 3, no i w ogóle cały czar. Jezu, jak to brzydko wygląda, kurwa. Starfield. To bez kitu, wygląda jak stare jakuzy, znika. Przerażani jesteśmy kaszalotami w postaci NPC-ów. Jednak samo otoczenie, odbicia, no i atmosfera różnych planet, tych pustych planet, daje radę. To jest taka ironia tego wszystkiego, że Starfield podobał mi się najbardziej w miejscach, gdzie rzeczy było po prostu najmniej. Skalista planeta, bez punktów zainteresowania, gdzie jedyne co widzimy to skały i pył. To podobało mi się najbardziej. I to naprawdę źle świadczy o Starfieldzie. Podobała mi się, nie wiem, jeszcze gęstość zaludnienia w zamieszkałych hubach. Jasne, te miasta, że większość... nie? Ogólnie te miasta mają fajną strukturę. Pleców to atak klonów. Ale kiedy się temu tak faktycznie nie przyglądamy, no to faktycznie miejscami potrafiło zrobić to fajne, pozytywne wrażenie. In plus tak samo fizyka. U mnie zasada jest prosta. Jest dobry ragdoll, to przyjemnie mi się tłucze z wrogami. Śmiało mogę powiedzieć, że wybór Havoka, którego kocham od Painkillera, jako silnika fizycznego był dobrym, bo zawsze jest dobrym wyborem. Ciała poddają się różnym warunkom panującym na planetach czy w bazach i za każdym razem jest to cholernie satysfakcjonujące. Kiedy zapomnimy o AI i po prostu poddamy się wesołej, radosnej wyżynce, to tutaj Bethesdzie udało się według mnie, to jest takie subiektywne odczucie, zaoferować nam przyjemne poczucie rzezi. Masa wybuchających pojemników, ba, same wybuchające zbiorniki na plecach wrogów, masa no, różnych efektów cząsteczkowych, drobin, mniejszych przedmiotów tam unoszących się po wybuchach w przypadku walki. Fajna muza w ogóle w tle, nie? Skąd on tą muzę wyciągnął? Bo ja takiej muzy w Starfieldzie nie słyszałem, a fajna muza leci. Wrogowie, co dotyczy nie tylko ludzkich wrogów, ale i również jakieś tam życie na obcych planetach. To naprawdę fajnie wygląda, kiedy się zapomni o wszystkim wokół. I dlatego szkoda, że ta sztuczna inteligencja leży po całości, bo samo poczucie walki jest spoko, jest przyjemne na tyle, na ile może być przyjemne strzelanie w RPG-u. No i ta
eksploracja. Rzekomo największy atut tego tytułu. I tutaj zadam pytanie. Jak można mieć produkt o szerokości oceanu, a płytkości kałuże? 1000 planet! Robi wrażenie, nie? No, z czego już tak naprawdę tam reddity doszły, że nie jest to 1000, a mniej. Ale to mało ważne. Dodatkowo nie na wszystkich można wylądować, ale to mało ważne. Najgorsze, że te, na których można wylądować, wiecie, co mi przypominają? Pierwszego Mass Effecta. Wielkie, puste, płaskie tereny z 3 do 5 punktami zainteresowania. Na to jakaś pusta placówka, na to jakaś baza zajęta, na to jakiś rozbity wrak, a to jakieś biologiczne coś, co trzeba zeskanować. W Mass Effectie przynajmniej maki było, nie? Wygląda to, co zostało wygenerowane automatycznie przez Bethesda. Zdecydowanie doceniłbym bardziej 5 planet w jednym systemie, ale bardziej dopracowanych niż, niech będzie, bo mi się nie chce tego za każdym razem tłumaczyć, 1000, w których nie ma nic do roboty. No bo co to za eksploracja, kiedy tak naprawdę widzimy, że okej, punkt zainteresowania jest 1500 metrów stąd. Trzeba więc. No bo wiecie, w Starfieldzie latamy między galaktykami, ale łazików czy innych pojazdów, no jeszcze nie wymyślili. No ale wiedzieliśmy o tym wcześniej, nie? Todd powiedział przecież w wywiadzie, już nie pamiętam dla kogo, że to dlatego, że włożono wiele sił, by gra była ekscytująca na piechotę. We want to design it so it feels good on foot. Man, this is some bullshit! Boo this man! No to tylko coś nie zabanglało, bo jest ona tak ekscytująca na piechotę, że jak mam iść te 1500 metrów, to kładę sobie ciężarek na klawiszu W, ustawiam postać w tym kierunku, w którym ma iść, a ja idę na... Ja tak zrobiłem w pewnym momencie. Ja w pewnym momencie siedziałem i jadłem zupę i sobie wstawiłem pina od śrubokrętu w klawisz W, żeby mi szło do przodu cały czas. Papierosa. I nawet te punkty zainteresowań. No powiem wam tylko tyle, bo nie chcę już się już pastwić. Mamy może tak... Nie no, pewnie bym sobie mógł przybindować, nie? Ale ja nie mam numerycznej. 10 archetypów budynków, czy tam baz. No i po tym czasie zaczynasz już myśleć, oho, tu już byłem. Tylko, że nie byłeś, po prostu się to powtarza, no i lecisz z pamięci. I jeszcze dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o tą eksplorację, wybieram sobie losową planetę, skanuję, widzę, że o, ma wodę, jakiś ocean, wybrzeże i tak dalej, rzekę, no cokolwiek. Fajnie. To sobie wyląduje i zobaczę. Więc tutaj wygląda to tak, że planeta, niczym Minecraft, składa nam się z bloczków, ale nawet podczas skanowania planety, gdzie widzimy jej masy lądowe, nie jako taką mapę, no to widzimy jej wzór, przynajmniej wzór masy lądowej właśnie. I myślałem, że tutaj ich złapię, tak? Że jak wybiorę sobie na przykład jakiś półwysep gdzieś przy brzegu, no to wedle mapki tego skanu powinienem wylądować przy brzegu, ale tak naprawdę to nie będzie miało znaczenia. Tutaj chciałem ich złapać, ale nie. Faktycznie jest tak, że jak wybierzemy sobie, że wylądujemy gdzieś przy wodzie, to w końcu do tej wody dotrzemy. Tutaj chwała. Ale do generowanego losowo terenu jeszcze wrócimy. Menusy w Starfieldzie to ponury żart. UI i UX jest tak zasrany, tak nieintuicyjny, tak nieczytelny, że nie sądziłem, że ten aspekt można aż tak zepsuć. Z czasem zaczynamy sobie radzić z tym clusterfuckiem. Ej, to jest chyba najgorszy element, wiecie, Starfielda. Tylko jest jeden problem. Starfield ma ogromną ilość problemów i ogromną ilość systemów, które... Dobra, czat. Jak wy byście mieli powiedzieć po oglądanych gameplayach, po graniu, jak graliście, co waszym zdaniem jest największym problemem Starfielda? UI, dialogi, grafika, gunplay, nie wiem, fabuła, ceda, eksploracja, AI. Kurwa, wiecie, że bym się chyba zgodził, że AI? AI i eksploracja? Kurwa, nie wiem, ale... To są... Ja pierdolę, jaka to jest pojebana dyskusja, bo my tutaj mówimy o filarach tej gry. Filarem tej gry jest eksploracja. Filarem tej gry jest gunplay. Filarem tej gry jest, kurwa, levelowanie i bicie się z innymi, czyli AI. Największe filary tej gry są jej największymi mankamentami. Jaki to jest problem? Ale nie robi się to nigdy ani wygodne, ani przyjemne. Ilość menusów do przeklikania, żeby przetrzeć się z jednego miejsca do drugiego swoim statkiem. Ilość klikaniny, żeby uporządkować ekwipunek, żeby przejrzeć mapę. Tragedia. Stylistycznie jasne, jest ładnie, ale co z tego, skoro korzystanie z tego UI po prostu męczy. To jest tak przyjemne jak słuchanie Baby Shark przez 12 godzin dziennie,
A uwierzcie mi, mam 3 latka w domu i wiem, co to znaczy. I powiedzcie mi, proszę, co to jest? Zajebałem przypadkiem w matryce? Kot mi się zżygał we wzorki na ekran? A nie, to, słuchajcie, lokalna mapa w Starfieldzie. O tym, że gra ma swoje biomy, no wiedzieliśmy, no, ale taki generowany ląd raczej nie powinien mieć chyba. Jezu, jak ja się cieszę, że w polskim internecie są jeszcze takie osoby jak Arkadikus, dzięki którym to nie wychodzę na totalnego odklejeńca mówiąc o tych rzeczach, bo inni ludzie potrafią przedstawić tą samą perspektywę. Jezu, jak się cieszę, że nie jestem jedyną osobą, która stoi pod ścianą, jest obstrzeliwana przez Maćków debilnymi komentarzami, bo pewnie jesteś fanem Sony. A dobra. Granic, no widzimy całą planetę, prawda? Ale no zaciekawiło mnie teraz tak naprawdę, że pokażę. O tutaj na ekranie nagle w pewnym miejscu robi się podejrzanie płasko. No to znowu ciężarek na klawisz, jeden na papieroska czy dwa, no bo wiecie, Widzowie, fan Sony. I wszystko się wyjaśniło. Hejterek. Hejterek, który całe życie gra w Gothica i tyle. Eksploracja tutaj to potęga. Wracam i widzę taki komunikat. Aha, jessa. Znaczy, pomijając już zbudowanego na tym No Man's Sky, to już Minecraft, wcale mu nie umniejszając, o wiele lepiej i sprawniej generuje światy, bo generuje je nie tylko na płaszczyźnie jednej, i to ogromnej, ale również w górę i w dół. Więc moja teoria jest taka, że z tych planet żadna nie istnieje w grze. Ona istnieje tylko w nawigacji i my tak naprawdę lądujemy tylko... Ej, ale ja wam muszę do jednej rzeczy się przyznać. Ja nie gram w gry kosmiczne. Ja mam naprawdę bardzo małe odniesienie do gier kosmicznych. Ja nie wiem, jak to wygląda w No Man's Sky'u. W No Man's Sky'a bardzo chcę zagrać na streamie, ale muszę się przyznać do tego, że w sensie ja widzę, że ten aspekt jest do dupy. Ja rozumiem, że on jest do dupy. Ta eksploracja tych planet jest nudna, ale ja nie mam punktu odniesienia, jaką skalą eksploracji kosmosu jest No Man's Sky. Dla mnie jedyna skala, którą ja posiadam w głowie gry, którą przeszedłem, to no Mass Effect chyba, nie? I podróżowanie po tych planetach za pomocą Mako. Ale ja nie jestem totalnie osobą, która gra w futurystyczne gry o kosmosie. Ale z tego, co wy mówicie, no to No Man's Sky nie ma żadnych loadingów i normalnie wchodzisz na statek, wylatujesz z planety, wylatujesz z jej atmosfery, wylatujesz z jej orbity i lecisz na, kurwa, statku do zupełnie innej planety i w czasie rzeczywistym lądujesz, startujesz i jest totalna essa, nie? Tylko na jednej planecie, na jednym kwadracie, tylko za każdym razem, jak to robimy, no to jest to generowane według kilku wytycznych. Tak więc nie mamy 1000 planet, tylko niech będzie 1000 wytycznych. A ten lot, ta przestrzeń kosmiczna, no jak się sami już pewnie domyślacie, to tylko taki makijaż loading screenu. No i pewnie właśnie dlatego ten system tak wygląda. Pewnie dlatego nie mamy możliwości odbywania faktycznej podróży w przestrzeni kosmicznej, bo jej w grze po prostu nie ma. Nie ma w grze przestrzeni kosmicznej. Nie ma dokąd lecieć, nie ma kierunków i nie ma celu. Kosmos w Starfieldzie to tylko menu. Jedna planeta do generowania losowych assetów oraz kilka zrobionych ręcznie miejscówek. Tutaj daj mi 25% wody, 50% litej skały i 25% pyłu. Zero flory, zero fauny. Niebieskie światło. Generuj. I lądujesz na tym samym kwadracie, co zawsze, tylko inaczej wygenerowanym. Wrzuć 5 punktów zainteresowania i tyle z eksploracji. Skanowanie wszystkiego. Jest to o tyle dziwne, że właśnie ta eksploracja zawsze była takim potężnym featurem gier Bethesdy. I mówię to wcale nie jako fan Skyrimów czy Falloutów. Porównajmy Starfielda do 13-letniego Skyrima. W tym starszym tytule mogłeś nie brać żadnych frakcji, pójść w świat. Ej, a widzieliście w ogóle jakieś questy w Starfieldzie pokroju łabadżaków? Albo 12 masek? Albo przywoływania bogów z Daggerfalla? Ty, wy widzieliście coś takiego? Czy gdzieś w internecie natknęliście się na tego typu questy? Nie, ale jest quest, żeby rozdać ulotki.
Aha. A wiecie, o co chodzi z łabodżakiem? Łabodżak to jest ten quest, widzowie, ze Skyrima, gdzie znajdujesz kostur, który ma, rzuca randomowe czary i w pewnym momencie może cię tepnąć do tego snu i to jest taki giga fajny quest, no nie? I w Skyrimie zawsze było multum takich rzeczy, albo to 12 masek, co cię gdzieś przenosi. Quest pokroju, questa, uwaga, świetne polskie tłumaczenie, nocnica. No to też to było świetne, nie? Świat? I tu miałeś loch, tam miałeś jaskinię, a tam obóz bandytów. Kurwa, Mroczne Bractwo, o Jezu, ty Mroczne Bractwo, też był giga fajny wątek w Skyrimie, no. Sami w nich zaczynały się długie quest chainy. Nawet bez tego, a to zdobyłeś broń, a to moc, a to rozwiązałeś jakąś zagadkę i tam się... Albo nawet, kurwa, wątek wampirów z dodatku. ...się wzbogaciłeś, samo pójście gdzieś było przygodą, do czegoś prowadziło. Tutaj masz... Wiecie, co jest przygodą, kurwa? Znaleźć Lisza w main questie w Daggerfallu, to jest przygoda, kurwa. Znaleźć Lisza w lochu, zamku tych typów na pustyni. To jest, kurwa, quest, nie? Chopy, tam jak wejdziecie do tych lochów, to jest prawdziwa RPGowa przygoda, chopy. Jak stamtąd wyjdziesz, jak przeszliście przez tego questa, to wiecie, o czym mówię. Najprawdopodobniej go nigdy nie przeszliście, ale... Albo znalezienie wilkołaka w randomowo wygenerowanym lochu całkowicie. To są prawdziwe RPGowe przygody. Te przestrzenie, kilka pojów tak zwanych. Okej, okay, dostaniesz quest w stylu przeskanuj roślinkę albo zwierzaczka. Yeah, Traveler, could you spare a moment? We're studying the life forms in this area. Ej, ona wygląda, ty, bez kitu, świetna stopklatka do Arkadikusa. Zróbcie ją skryję, wyślijcie, będzie miał na jakąś miniaturę. Ona wygląda tak, jak Rock mówił, jakby faktycznie na robota naciągnąć skórę człowieka i mu powiedzieć udawaj człowieka. Could you spare a moment? We're studying the life forms in this area. I tyle! Co się stało? Aż taki regres w najpotężniejszym featureze własnej firmy? What the fuck, Bethesda? Raz myślałem, że nie, jednak faktycznie dowieźli. Wleciałem do jakiegoś systemu, nie wiedziałem, nie pamiętam nawet jakiego, no i tam komunikat pomocy. Atakują nas, no i... Zaczął się długawy quest. Najpierw wyczyściłem bazę z wrogów, uratowałem paru NPC-ów, przyjemna rzeźnia, poza tym jeszcze tam historia między tymi NPC-ami, że to dwie różne frakcje, które się napieprzały, ale teraz połączyły się z powodu tego, co się dzieje. Potem nagle w ramach tego samego questa poleciałem w okolice dwóch innych planet, musiałem stoczyć dwie bitwy w kosmosie, które uwielbiam, potem wracam na tą planetę, znowu jest jedna wielka rzeźnia, bo ci, których zniszczyłem, postanowili się zemścić, więc robią desant jeszcze raz. Ale nie, to nie jest quest nagradzający za eksplorację, tylko quest nagradzający nas za dołączenie do frakcji. Eksploracja w Starfieldzie nagrodziła mnie z nerwów, jedynie wrzodami na żołądku i hemoroidami. Ale jak już porównałem grę do Skyrima, to w porównaniu z nim bardzo podoba mi się tutaj pomysł w systemie rozwoju, który poza wydaniem tak naprawdę punktów wymaga od nas pewnego osiągnięcia. Chodzi tutaj o to, aby uniknąć sytuacji, w której oszczędzaliśmy punkty, nic nie wydaliśmy i na przykład nie potrafimy strzelać z pistoletu. Nie ruszamy się z miejsca, tutaj, w tej chwili. Nie umiem strzelać? Wydałem 4 punkty, jestem mistrzem broni, jestem John Wick. Tutaj wydając punkt umiejętności, no jasne, perki w stylu zadajesz 10% więcej obrażeń od pistoletów. W ogóle nawet stylistyka tych perków za pomocą naszywek też jest bardzo fajna. To jest, to mi się bardzo podoba. Bo są naszywki takie, jak miałbyś mieć na jakiś żołnierski outfit, nie? Na ramieniu naszyte. To jest giga fajnie zrobione. To jest świetny zabieg. No, oryginalnie twórczo, prawda? Ale żeby móc odblokować kolejny punkt rozwoju w tym kierunku, musimy na przykład, bo nie pamiętam już jak tam było, zabić 30 wrogów pistoletem, albo zadać 10 headshotów i tak dalej. Nie ma tutaj więc sytuacji, że jesteśmy ostatnim leszczem, który nic nie potrafi, by w sekundę po wydaniu parunastu punktów zabić. Wiecie co? Ale ten system, ja bym go gigachętnie zobaczył w innych grach komputerowych, naprawdę. To, co Bethesda tu dała, to jest system, który ja bym chętnie poprzenosił do innych gier, gdzie masz wymagany progres nauki skilla. Zmienić się w Thanosa w świecie Starfielda. Nie, 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 nie. Tak więc tutaj, żeby rozwinąć daną umiejętność, musisz wyjść ze swojej piwnicy, poużywać jej i... Na przykład w Starfieldzie 2. Starfield 2 nigdy nie wyjdzie. Wtedy możesz ją sobie jeszcze bardziej ulepszyć. To nie jest tak, że ja nie umiem gadać, jąkam się i tak dalej. Wydam 4 punkty, jestem mistrzem mowy, tak? Nie, jeżeli chcesz zwiększyć skuteczność swojej charyzmy,
Musisz wydać punkt i zdobyć osiągnięcie, czyli 3 razy kogoś do czegoś przekonać. Okej, to mi się bardzo podoba. Inna już sprawa, że połowa tak naprawdę z tych perków jest totalnie bez sensu i nie potrafię sobie wyobrazić nikogo. Dokładnie, dokładnie. To samo mówiłem w pierwszy dzień, jak tylko zobaczyłem te perki. To ma poukładane pod kopułą i wydana niektóre perki nawet 1 punkt, nie? A to on chyba nie widział filmu Roya z buildami. Jak to było? Czołgista, bokser? Za to bardzo nie podoba mi się system zarządzania ekwipunkiem. Ten, kto wpadł na pomysł ograniczenia pod kątem wagi, połączenia tego z tym, że jak kończy nam się tlen, to zaczynamy zatruwać się dwutlenkiem, powinien zgnić w więzieniu w Sztumie, bo miejsce, a raczej waga kończy nam się w zasadzie po paru minutach, potem musimy bawić się w przekazywanie rzeczy swoim kompanom, albo nie wiem, zrzucać to na statku, żeby nie tracić energii biegając. Jest to przeszkadzajka na zasadzie zamysłu, a jak tu spieprzyć graczowi grę jeszcze bardziej? No, ten udźwig powinien być dużo większy, to prawda. Ten podstawowy udźwig to jest chyba 125 kg albo 135 i jego zapełniasz bez kitów 5 minut, jak podniesiesz, no tutaj zbroja waży 8 kg. Z samego swojego ekwipunku, no bo to nie jest gra, w której nosisz 1 spluwę, tylko to jest gra, w której nosisz 5 spluw i swoją zbroję. Z samego swojego ekwipunku tak całkowicie minimalnie masz 40. Nie widzę tutaj logicznego zastosowania, nie widzę tutaj żadnej gameplayowej wartości poza wkurwieniem gracza. Jeśli twórcy chcieli nas powstrzymać przed podnoszeniem wszystkiego, co tylko nie jest przyklejone do podłogi, to trzeba było po prostu zrobić z tych obiektów obiekty nieinteraktywne. Albo żeby chociaż nawet jak je podniesiemy, to dało się je, nie wiem, zmielić na surowce. Ale okazuje się, że nie. Śmieć to śmieć. A ty masz ograniczenie w ekwipunku, bo Todd wstał w złym humorze, kiedy to implementowali. Takich typowych niedociągnięć, takich niedopatrzeń jest tutaj od groma. Przykładowo dostaję... Kurde, ja wam powiem, ja trochę lubię system udźwigu. Na przykład system udźwigu ze Skyrima mi się podoba, bo tam często, no bo to są gry, w których możesz lutować wszystko. Nie wyobrażam sobie, że w Skyrimie i w Starfieldzie nie miałbyś mieć udźwigu i po prostu podnosisz każdy przedmiot, bo to są gry, w której... Jak kogoś zabijasz, to leci z niego cały gear, wszystko co ma na sobie. I wyobraźcie sobie sytuację, gdzie po 5 godzinach grania w Skyrima macie 500 skórzanych karwaszy, 1000 butów, 700 żelaznych mieczy i nagle idziecie to sprzedać, to, to ekonomię gry całkowicie leży, nie? Żeby ta ekonomia ze Skyrima była jakaś niesamowita, ale nadal to w bardzo łatwy sposób balansuje ci ważność złota. No i taki moment w Skyrimie, w którym zabijesz smoka i możesz podnieść jego kości i łuski, które dużo ważą, ale wiesz, że je łatwo i szybko sprzedasz, to jest fajny element, ja to lubię, ale w Starfieldzie no ten podstawowy udźwig powinien być większy, albo wcześniej powinny być dostępne perki, które dają ci na przykład coś takiego, że wyposażone przez siebie przedmioty ważą o połowę mniej, albo w ogóle nie ważą i tego brakuje. Bo zwiększenie tutaj udźwigu o 10 w ogóle nie pomaga, ale zmniejszenie procentowego udźwigu założonych przez ciebie przedmiotów by już było super. Dodanie jakiegoś systemu SAC w coś, co ci pozwoli rozbudować ten ekwipunek. Świetnym przykładem tutaj będzie Neverwinter Nights jako CRPG, który ma system ekwipunku, w nim masz system udźwigu, ale ekwipunek jest tak samo rozwijalny na przestrzeni twojego progresu, jak twoja postać. Bo na przykład dostajesz sakwy, do których wkładasz rzeczy, które zmniejszają udźwig, w sensie wagę danego przedmiotu. I potem finalnie masz sakwę, która jest mała, wchodzi do niej, na przykład wchodzą do niej 3 zbroje, albo nie wiem, tam 5 dwuręcznych mieczy, czy tam 1,5-ręcznych mieczy, ale ich waga jest zmniejszona o 80%. No to jest zajebiste. Ogólnie no uwielbiam system ekwipunku z Neverwintera. Wiadomo, że ten system ekwipunku nie byłby... działający w Starfieldzie, ale to jest coś, czym można się inspirować, nie? Dajemy taką misję nie do końca legalną, żeby wykraść coś z magazynu celnego. Towar jest legalny, ale został zatrzymany razem z tym nielegalnym. Perswazja strażnika nic nam nie dała, no to myślę sobie, sprawdzę co się stanie. Dobrałem się do komputera i otworzyłem bramę, zhakowałem. Okej, nagle zza ściany, ze 100 metrów dalej, gdzieś tam dojrzała mnie strażniczka, bierze mnie to do pierdla. Don't be stupid! Stop! Now! Aha. You say security. You're under arrest. No okej, myślę sobie, okej, to jakoś to działa.
Rozwiązanie? Wczytałem sobie was, zrobiłem dokładnie to samo, nawet nie zmieniłem pozycji, kucając. Done! Jaki bezsens, nie? Inna bzdura. Kiedy mierzymy z broni, nie? Wiecie, muszka, szczerbinka albo tam inny celownik, no to broń nam się buja, bo wiecie, realizm. Ale jak strzelamy z biodra, to już nam się nic nie buja i po odczekaniu chwilki mamy 100% celności. No skończyło się na tym, że jak znalazłem snajperkę, no to częściej korzystałem z niej z biodra niż celując. No tak jest lepiej. Ty bez kitu. Ja pierdolę. Albo to, że czasami mamy... Bez kitu. Ale głupota. No to jest chyba niepodważalny argument gunplayu, co? Ktoś jest w stanie to podważyć? To jest totalnie niepodważalny argument gunplayu. Fragmenty questów, gdzie musimy iść za kimś. I jakiś imbecyl zaprojektował to tak, że bohaterowie nie zale... Oj, tak. Czy to będzie o tym, że jeżeli ty chodzisz, to on jest szybszy, a jak biegniesz normalnie, bez używania staminy, to jest wolny? Jeżeli chodzą wolniej niż my biegamy... Ale szybko. Od 20 lat ten sam problem, wałkowany na takiej ilości memów i nadal. W silniku Skyrima i Starfielda jest zmienny alarm range, który odpowiada za promień obszaru, na którym NPC zostaną poinformowani o przestępstwie i to jest po prostu koło z postacią na środku, więc czy strażnik widział czy nie, nie ma znaczenia. No, tak jest, tak jest. Szybciej niż my chodzimy! I jeżeli chcemy tak naprawdę zachować chociażby resztkę immersji, to zapomnij. Jak można zepsuć tak podstawową rzecz jak prędkość postaci? I jeszcze w dodatku dać nam masę sytuacji, w której musimy za kimś podążać. I takich betedyzmów jest tutaj cała masa. Nawet system szybkiej podróży, bo w gruncie rzeczy Starfield jest symulatorem szybkiej podróży, wykonany jest gorzej niż w Skyrimie. Bo tam, jak odkryliśmy punkt, zaszliśmy tam, no to otwieraliśmy mapę, pyk, klikamy na ten punkt loading screen, no i mogliśmy od tego punktu iść sobie odkrywać dalej. A tutaj jesteśmy u sterów naszego statku, no to startujemy, żeby wylecieć poza naszą planetę. Animacja, wybieramy system, do którego chcemy lecieć. Animacja, wybieramy hub, na którym chcemy wylądować. Animacja. O, kurwa, a kiedy mamy już poodkrywane systemy, to 90% gry polega na quick travelu. A że od zajobu jest questów polegających na leć na planetę. Ja najbardziej lubię leć na planetę A i zagadaj z NPC-em i wróć na planetę B. To są najlepsze questy, zamiast kurwa zadzwonić do niego. A pogadaj z NPC-em B, poleć na planetę C, pogadaj z NPC-em D, poleć na planetę E, zabij wrogów F, wróć na planetę A i znowu pogadaj z NPC-em B. To tych animacji, tych loadingów obejrzysz tyle, że zaczniesz tym po prostu żygać. Jest to tragicznie zaimplementowane, na tyle, że uważam, że Starfield ma najgorszy system szybkiej podróży w historii gamingu i jeżeli... Ale wy widzicie, że zarówno ja i Arkadikus mówimy o tym, że Starfield ma elementy, które są po prostu najgorsze, jakie ever widzieliśmy. Jak dla mnie najgorszy system, jaki posiada Starfield, to jest główna linia fabularna. W życiu nie widziałem takiego kurwa naplucia na gracza z tą główną fabułą. Ona jest tak tragiczna. A Arkadikus to w ogóle inne rzeczy też bierze pod uwagę. To jest niesamowite, ale to jest prawda. Ja się 100% zgadzam. Jeżeli będzie trzeba, to polegnę na tym wzgórzu, broniąc tego stwierdzenia. Ale co jest dobrego w Starfieldzie? Bez ściemy mogę powiedzieć, że misje frakcyjne są jak najbardziej w porządku. Ciekawsze od wątku głównego tak naprawdę. Mnie szczerze nie interesuje budowanko baz, nie interesuje mnie rozbudowywanie statków. Kurwa, wiecie co? Ja jakbym chciał pograć w grę z budowaniem bazy, to bym zagrał kurwa albo w Simsy, albo w jakiś survival. Jakbym chciał rozbudowywać statki, to bym pograł w jakieś kurwa EVE Online albo coś takiego.
Nie lubię gier, które starają się być takimi hybrydami. Strasznie mnie wkurwiał Fallout 4 z questem zbudowania bazy na samym początku. Jak zbierasz te pierdolone arbuzy czy tą kapustę, nie? Bez kitu, nie? Za to tym Toda Howarda rozszarpał, kurwa, nie? Za pierdolenie takiego bezsensownego questa do głównej linii fabularnej, w której musisz to zrobić i tyle, nie? Jest to system z Fallouta 4 i tam się od tego odbiłem, więc nie kupi mnie to w Starfieldzie, po prostu. Więc dla mnie najprzydatniejszym elementem było... To samo powiedział, też się w Falloutie od tego odbiłem. Widzowie, ja przysięgam, ja nie oglądam tych rzeczy przed streamem. To są po prostu te same tosania, to są te same gry, to są te same odniesienia osób, które faktycznie są zaznajomione z grami komputerowymi. Było dostać questa, polecieć tam, gdzie trzeba polecieć, zrobić sieczkę, nawet pomimo tego patologicznego AI i Przyznaj się, że oglądałeś to dwa dni temu przed autoryzacją. Tak, my mamy takie grono 3 ludologów, wiecie? I tam po prostu sobie udostępniamy filmy, walimy sobie konia nawzajem, nie? Rozwiązywać niektóre problemy. Tu pogadać, tam coś wykraść. Więc dołączałem do każdej napotkanej frakcji tylko po to, żeby... Poczekajcie, w Starfieldzie można dołączyć do każdej frakcji? Dlaczego ja myślałem, że możesz dołączyć do jednej? W sensie, no to było logiczne, ale można do każdej frakcji dołączyć w Starfieldzie? Aha. By mieć tego jak najwięcej i oczywiście polecam wam robić to samo. No ale Eryk, narzekałeś przecież, że eksploracja le... To kurwa w ogóle sensu nie ma. W Skyrimie można dołączyć do wszystkich frakcji, co wy pierdolicie. Ja w Skyrimie tylko i wyłącznie łączyłem frakcje, które jakkolwiek ze sobą miały sens. Czyli na przykład Gildie Złodziei, Mroczne Bractwo. Ty, bez kitu można, bo byłem wilkołakiem, złodziejem z Mrocznego Bractwa. Dobra, można, macie rację. Ty, macie rację, tak, można. W ogóle tak jakby tego teraz nie przekminiłem, ale tak. Ale nie można chyba połączyć tej frakcji z wilkołakami z jakąś inną frakcją z Białej Grani, czy też można? Są chyba jakieś obostrzenia minimalne. Na przykład... Nie możesz być i wilkołakiem, i wampirem. Jak będziesz wampirem, to cię wyleczą z wilkołactwa. Gromowładnie albo cesarstwo. Okej, czyli minimalne tam obostrzenia gdzieś są, dobra. Leży, no. Ej, nie, ja to tak przekminiłem w Starfieldzie, że jak dołączę do jakiejś frakcji, to wszystkie inne zamknę. To mi się wydawało totalnie logiczne. No bo leży. Dla mnie eksploracja jest wtedy, kiedy wiem, że jak mam iść do przodu, ale skręcę nagle w prawo czy w lewo, to coś mnie tam spotka, coś tam znajdę. Tak! Jezu, jak chcecie coś takiego zobaczyć, zagrajcie w Enderala. Enderal to jest gra, w której nie idzie ruszyć głównego wątku fabularnego. Ja pierdolę. Tutaj tego nie ma. Ale samo wykonywanie questów, no a jest ich od zatrzęsienia, no sprawdza się tu naprawdę fajnie. Czego by nie powiedzieć o ekwipunku i inwentarzu i tak dalej, no to nie można nie powiedzieć, że gnatów mamy tu całe zatrzęsienie. A feel strzelania z każdej z nich mi osobiście, znowu subiektywnie, daje frajdę, chociaż... No ja miałem tutaj tak naprawdę dwóch faworytów w postaci karabinku jednostrzałowego, ta snajperka, o której mówiłem, oraz strzelby typowej dwururki. I tak na dystansie działał karabinek, a na blisko wrogów siekała strzelba. Nie było jednak broni, których nie lubiłem, no chociaż nie tykałem się w ogóle broni białej, bo dla mnie korzystanie z takiego wyposażenia w czasach, no kiedy... Broń biała to jest tragedia w tej grze, totalna. Mamy broń palną, broń dystansową, czy tam laserową. No zakrawa o kretynizm, no i nigdy tego nie zrozumiem, to psuje moją immersję, więc po prostu no. Co mi się jeszcze podobało, to logiczna minigierka przy włamywaniu się do skrzynek, czy tam systemów komputerowych, niby nic skomplikowanego, ale przyjemne to i mimo wszystko czasami trzeba się nawet skupić i pokombinować, więc to in plus. Gry nie powinny być tworzone z myślą, że modderzy to za jakiś czas połatają, że tak. Za pół roku wyjdzie tyle modów, że będzie to gra nie do poznania. Marzy mi się, żeby Bethesda zrobiła grę dla graczy, a nie dla modderów. Skyrim wydane zostało 13 lat temu. Fallout 4. 8. Pewne standardy się jednak zmieniają. Wymogi również. I to, że Starfield na wielu polach nie poszedł do przodu, to jeszcze mi tak bardzo nie przeszkadza. Ale to, że w wielu jeszcze się cofnął w rozwoju, to już jest problem. I ktoś mi powie, że no ale zobaczysz, pojawią się mody, to będzie lepiej. Ale Capybara to nikt nie mówi o argumentowaniu tego względem logiki, a sposobu walki, nie? W sensie przyjemności.
jakim prawem miałbym podnosić ocenę grze za to, że musi być ona naprawiana i uatrakcyjniana przez społeczność. Z minus, podsumowując Starfielda, powiem tak. Jak ktoś spędził setki czy tysiące godzin w Skyrimie czy Falloutie, to na pewno znajdzie powód do spędzenia tysiąca godzin w Starfieldzie. Tego absolutnie nie wykluczam. Nie rozumiem, ale nie wykluczam. Są ludzie, którzy spędzili tysiące godzin w Bridge Builderze, więc to też nie jest nic wybitnego. Ja Bethesdę uwielbiam. Ale najgorsze jest to, że wcale nie za ich flagowe tytuły. Skyrim, okej, pograłem te 300 godzin po premierze x lat temu. Fallout 4 odrzucił mnie chyba po 10 godzinach, ale takie tytuły jak Hi-Fi Rush, jak nowe Wolfensteiny, czy przede wszystkim Doomy. Te tytuły pokazują, że ta firma potrafi być gigantem. Ale zauważcie, Doomy, Hi-Fi Rush, czy Wolfensteiny to były pełne. Nikt nie myślał o moderach. I były świetne. I starałem się, naprawdę starałem się na siłę szukać pozytywów Starfielda. I poza, jakby nie patrzeć subiektywnie, jak na RPGa dobrym, jak dla mnie gameplayem, misjami dla frakcji, pomysłowym designem graficznym. Design graficzny, wypełnienie pomieszczeń. Wypełnieniem różnego rodzaju śmieciami miejscówek, całkiem w porządku dźwiękiem, fizyka. Fajną fizyką, przyjemną minigierką we włamach i... Niech będzie. Potencjałem na to, by spędzić tam setki godzin budując czy rozwijając bazy, nie dam rady znaleźć nic innego. Ale nawet te pozytywne aspekty przyćmiewane są przez debilną sztuczną inteligencję. Kiepską pod kątem technicznym, tym razem grafikę z czasów PlayStation 3. Fatalną optymalizację. Tragiczny interfejs. Masę idiotyzmów w stylu kucam, to mnie nie widać, stoję, to mnie widzi cała planeta. Słabą walkę w kosmosie. Kiepską, płaską eksplorację. Okropny system podróży. I niewyróżniające się niczym postaci i bohaterzy poboczni. AI, grafika, optymalizacja to już są trzy minusy. Uwzględniając te trzy rzeczy, ta gra maksymalnie, jeżeli wszystkie pozostałe by robiła dobrze, to jest 7 na 10, no nie? Do tego dołóż i interfejs, to jest 6 na 10 i chuj już połącz tą walkę w kosmosie, eksplorację, quick travel w 1, to jest 5 na 10 kurwa. A do tego jeszcze odejmij 1 za fabułę i nagle ta gra staje się 4 na 10 max kurwa. I tylko dlatego, że to jest gra Bethesdy, w której bez kitu, jak ktoś lubi, można spędzić więcej czasu, to jest 4 na 10 gierka max w moim odczuciu. Te elementy po prostu tak przyćmiewają nawet płynący z tej gry taki kurwa totalnie zwierzęcy gameplay, że ja nie jestem w stanie tej gry wyżej ocenić. To jest 4 na 10 dla fana Bethesdy, 5 na 10. Oraz miałką fabułą, no nie mogę Starfielda ocenić pozytywnie. Szczególnie, że często te głupoty i złe decyzje w projektowaniu gry sprawiają, że często po prostu nie chciało mi się do niej wracać. Mam ograne tam około 40-50 godzin i powiem wam, że ostatnie było już po prostu wymęczone. Ja miałem dość, ja nie chciałem. I to jest taka najważniejsza chyba wada tej gry. Ja naprawdę musiałem się zmuszać, żeby ją ponownie włączyć. Tak też, koniec końców, Starfield dostaje ode mnie naciągane 5 na 10. Tylko i wyłącznie dlatego, że sam nie potrafię docenić elementu zbierania surowców, żeby budować bazy czy statki. A wiem, że jest grono ludzi, których to jara tak naprawdę bardziej niż cała reszta gry. Nie tak wyobrażałem sobie pierwszy kontakt dużego dewelopera, ale hej! Naprawdę jest taka, że kontakt ten nawiązany został dlatego, że jest tutaj niemalże 13 tysięcy ludzi, którzy lubią posłuchać moich opinii, które, mam nadzieję, uważają je za szczere. I o ile pozytywne recenzje i oceny pomagają na pewno w sprzedaży, tak wydaje mi się, że ten taki ślepy pozytywizm nie pomaga stworzyć w przyszłości lepszych gier. A to właśnie na tym najbardziej mi zależy. Nie żeby gry się dobrze sprzedawały, ale żeby były dobre i dzięki temu się dobrze sprzedawały. Tym bardziej właśnie brawa dla Bethesdy, że nie boją się zapadać klucza takim małym pierdom jak ja i że w ogóle są świadomi ich istnienia. To nie była taka masówka wysyłana wszystkim. Akurat czuć tutaj było nieco tej takiej personalnej nuty. Oczywiście, że będzie i za to naprawdę, z pełnym szacunkiem, czapki z głów. Przykro mi, że tak wyszło. I to już wszystko w tym materiale. Dajcie znać, jeżeli wy też graliście, dajcie znać, co o Starfieldzie sądzicie. Czy tu uważacie, że ja jestem jakiś walnięty i mi się faktycznie nic nie podoba?
Czy jednak faktycznie te spostrzeżenia są słuszne? Być może powstanie komentarz do komentarzy. A póki co, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. No i co, widzowie, giga dobry materiał. Zgadzam się fast z nim. Giga fast się z nim zgadzam. Like zostawiony i ludologiczna essa. Złe komentarze? Prawdziwie ludologiczna esencja. No i to mi się podoba.